Dobry wieczór, Polsko, Ryszard Makowski. No, staram się tak trochę uśmiechać, ale no wiadomo, dzień wesoły za bardzo nie jest. Po tym, co się wydarzyło wczoraj, no, większość z nas ma miny no takie raczej troszkę posępne, chociaż oczywiście no, są osoby pewnie stłoczone wokół pani Krystyny Jandy, które pewnie otwierają szampana, cieszą się, skaczą do góry radośnie, że Polacy przegrali z Kolumbią 3-0 i nie będzie tej manifestacji narodowej, takiej niepotrzebnej, tej takiej biało-czerwonej, zupełnie zbędnej i tak kłującej w oczy tym swoim faszyzmem oczywistym. No, no i tak, proszę państwa, no, ale generalnie rzecz biorąc, za wesoło nie jest. Mistrzostwa trwają i tak jak mi się ten mundial strasznie podobał, no tak teraz już mi się tak tylko podoba. A dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć po raz drugi już, to jest mój pierwszy gość, który jest po raz drugi, to jest pani profesor, posłanka, Krystyna, poseł, przepraszam bardzo, nie chciałem tutaj niczego urazić, pokręcić. Pani Krystyna Pawłowicz. No, tak myślę, jest, że jesteście państwo przeszczęśliwi, bo to jest przesympatyczna osoba, która ma zawsze do powiedzenia dużo rzeczy i wszystkie mądre. I to jest w przeciwieństwie do mnie. Bez przesady. Bo ja do powiedzenia mam dużo rzeczy, z mądrością bywa różnie. Ale za to ładnie pan śpiewa. No ładnie śpiewam, ale to akurat gitarze. Tutaj nie będę śpiewał dzisiaj wyjątkowo, chociaż dzisiaj jest dla mnie też taki dosyć ważny dzień, bo nagrałem taką piosenkę Kocham Lato dla Polskiego Radia i dzisiaj premiera tej piosenki jest. Tak? No, może ktoś o tym wie, także, no ale w każdym razie ja o tym wiem. No, jest premiera tej piosenki. Może pan zaśpiewać. No. To nie, nie bardzo, bo to już jest taka piosenka zagrana studyjnie, tam z większą ilością instrumentów, no, nie tylko pod gitarę. No ale mam nadzieję, że Polskie Radio już emituje i mam nadzieję, że będzie można ją usłyszeć no, w rozgłośniach w całej Polsce, no ale albo i na całym świecie, bo to różnie bywa. Jak najbardziej. Jak to tam było. No, natomiast no. No powróćmy jeszcze do tego smutnego momentu. Oglądała pani wczoraj mecz? Nie byłam w stanie obejrzeć do końca i po prostu się bardzo denerwowałam i do końca nie oglądałam. No ja powiem szczerze, oglądałem do pierwszej bramki. Potem jakoś. Więc właśnie do pierwszej bramki. Potem już nie mogłam tego oglądać i po pierwszej bramce już przestałam oglądać. No ja to jakoś tak. No, miałem przeczucie, że ci Polacy to jednak nie Niemcy. To znaczy, nie chciałbym, żeby Polacy byli Niemcami, ale mówię o drużynie niemieckiej, która no, to, co zrobiła w niedzielę, chociaż no, wszyscy trzymali kciuki, żeby tego nie zrobiła, prawda? Wszyscy, ale, naprawdę. Ale no, po prostu to było takie no, sportowo bardzo interesujące. No, rzeczywiście w ostatniej minucie. No, ale sędzia to, pomagał, no, to co zrobił ten polski Marciniak sędzia, to było niestety. Pan Szymon Marciniak, no to było rzeczywiście dziwaczne, bo po to wprowadzono ten system VAR. Z którego taki, on nie chciał korzystać. No, żeby nie było żadnych niedomówień. Natomiast tutaj rzeczywiście ta sytuacja, kiedy Boateng popchnął tego zawodnika szwedzkiego, już nie pamiętam dokładnie, jak ten zawodnik się nazywał, no to była na czerwoną kartkę dla Boatenga i na rzut karny. No to było ewidentnie, na pewno by ten mecz się wtedy potoczył może trochę inaczej. Chociaż nie jeszcze doliczył 5 minut no, i właściwie już, też dał no, szansę. No to już kolejną. Jest rutynowo, to już nie można podjąć pretensji. Natomiast jak można. To los jest sprawiedliwy, ten Boateng i tak się czerwonej kartki doczekał, prawda? Widać w tym meczu czerwona kartka mu groziła. Natomiast no, ja tutaj nie chciałbym, żebyśmy też się no, po tych naszych piłkarzach jakoś tam no, specjalnie przejeżdżali walcem oburzenia, no bo ja tak do tego nie podchodzę, no to jest sport, nie zawsze wychodzi. Natomiast tak jak sam napisałem, bo pani też napisała parę ciekawych tweetów związanych z piłkarzami, które by tutaj pewnie zacytujemy. Natomiast no, ja też na Twitterze tam coś czasem piszę i napisałem, że no można wygrać, przegrać lub zremisować, ale nie można przynosić wstydu, no bo to no jednak właśnie. Ten styl, w jakim to było zrobione, tu już się pojawiły te pani tweety. Ja jeszcze ich dokładnie nie widzę, bo tu nie mam swojego ekranu, który mi się coś jeszcze tutaj nie włączył. I to jest tak, że po prostu no, no smutno, smutno zwyczajnie, że tak to wyglądało, bo no porażka jest porażką, w sporcie no są porażki, no można tak, przegrywać. Ale natomiast wie pan, że tym bardziej, że to było w Rosji, mnie to jakoś stulecie. Tak specjalnie, stulecie, tak, w Rosji i tak jakoś, i z takimi wydawało mi się drużynami, które no, nas tutaj dmuchano, przylatywali helikopterami, wszystkie produkty największych marek światowych, tam pięknie wyglądali, wszystko z
rozgrany, pięknie powiedziane. No i jak wyszli na boisko, okazało się, że ze wszystkimi po kolei się przegrywa. No. Więc żal mi było Polski. No i polskich kibiców bardzo, bo właśnie w dużej ilości zjechali, cieszyli się, że... i wbrew wszystkiemu się cieszyli. No ale teraz słyszałam, że z 20 tysięcy tylko 6 przyszło, zostało teraz, a większość nawet chce wyjechać na Japonii, nie będzie już. No, ja nawet chyba nie będę tego meczu oglądał, bo jak ja teraz słyszę jakieś takie koszałki, upałki z tym meczem o honor, no bo to wiadomo, taka triada, bo to jest taka triada, mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor, no, dwa mecze było honor, każdy było honor, i to doprowadzenie tego do takiego stanu, no nie wiem, to... Co to dużo mówić? Piłka nożna bardzo oddziaływuje na samopoczucie społeczeństwa. Zresztą muszę przyznać, że trochę mnie zadziwił fakt TVN-owski, który przed meczem w sobotę podał taką informację, że w Kolumbii, jak oni przegrają, to będzie bardzo im smutno, te dzieci zejdą na złą drogę, na narkotyki, na przestępstwa, bo tam ta piłka nożna to jest taka, no, ale taka religia. Z życiem mogą nie ujść, gdyby przegrali. No, tak, no to była taka sytuacja. No było, zabili ich, zagrozili temu, który w pierwszym meczu otrzymał czerwoną kartkę, żeby nie wracał, no. Także tam nie ma śmiechu. No tak, ale ja wiem, no, ale ja współczuję też tym ludziom, którzy gdzieś tam to odbierają, też bardzo, no ale nie wiem, no wydawało mi się, że raczej fakt powinien się interesować tym, jak Polacy odbiorą. No, zbudowano orliki, które są nie do użytku, no. Także nie, tutaj niestety cała grupa młodzieży nie mogła poćwiczyć. Być może trzeba to wszystko od początku, szkolenie jakby, no, no tutaj rozpocząć. A propos szkolenia, to trudno mi jest powiedzieć, bo nie wiem, jakie szkolenie w Brazylii, a jednak sobie jakoś dają radę. No ale w Polsce te orliki niby są, no i co z tego? No, znaczy, to orliku... Gały haratał głównie premier, no, orliku dzieci orliku nie deprecjonował, bo jednak coś tam zbudowali, one podobno tam, no nie wszystkie, no, ale, nie, no, wszystkie ale się pod nadają. Pod kluczem stały, no nie wszystkie się nadają, pod kluczem stały, źle były zrobione. Część na pewno działa, no ale no, mamy no, takie kadry, jakie mamy. Nie działa tak, jak trzeba. No. Natomiast, no, natomiast trochę nie jestem taki żądny, że pan Nawałka się podał do dymisji, czy że pan Boniek ja się podał nie. do dymisji, ponieważ no, jednak coś zrobili. No, przez te lata tę piłkę nożną naszą niektórzy troszeczkę... mówią, że to jeden z lepszych szkoleniowców ostatnich lat. Ja się nie znam, powtarzam tutaj słowa innych, ale... Znaczy, jeden z lepszych szkoleniowców ostatnich lat do tych dwóch meczów na Mundialu. Właśnie, do mistrzostw Europy. No, do mistrzostw świata, tam była teraz... tego jeszcze w meczu z Litwą i też to wszystko wyglądało bardzo dobrze, no i nagle coś się stało. No, ja właśnie, ja tego nie mogłem zrozumieć. Znaczy, to co, jak jeszcze pamiętam skład Kazimierza Górskiego, to tam był stały skład. Po prostu był stały skład. Właśnie, jak ktoś wypadał... pamiętali, dzieci wiedziały, tak, jaki jest skład. Kto, gdzie a teraz nie ma kogo zapamiętać, bo tu jest ciągle coś... A tu jest tak, że tu jednak cały czas były roszady. No tak jak mówię, graliśmy mecz o wszystko w eksperymentalnym składzie. Bo tak było, i potem cały jeszcze czas to... uraz barku, no, i właściwie fila. Wcześniej. No, no nie wcześniej, ale to jednak zmienia. No to już nie można, no tak dobrze, dograć, już no dobrze, tak mi się no, wydaje. Ja rozumiem, no. To można, ale wtedy już czasami zapasowego zawodnika, zresztą ten pan Bednarek chyba nie był takim swoim zawodnikiem. Gdyby go od razu wystawić zamiast pana Tiago Cionka, to być może nie byłoby właśnie tej samobójczej bramki, może by się to wszystko, no, ale to już w tej chwili jest takie gdybanie i ja w tym gdybaniu oczywiście jestem bardzo dobry, ale ono jest takie troszeczkę nawet momentami zbędne, także tutaj, no co to dużo mówisz, no jest smuteczek i tyle, no. Muszę powiedzieć, że ja ze swojej strony, no tak jak mówił pan, no, napisałam dwa tweety, ale to taki tweet, no taki po babsku, jak to osoba stara stojąca nad grobem, no, ja nie bardzo mogę, naprawdę nie mogę zrozumieć, bo nagle widzę polubienia, czy obserwuje cię pan Sebastian Mila, rzeźniczak, tu wypowiedział się pan Boniek. Obserwują panią? Tak, pisa, ja ze strachem już się przyglądam, co oni się odnoszą, no przecież to, czy nie można napisać po amatorsku, no tak, pan Boniek na jakąś kawę mnie, no napisali nic, no żeby koszty zwrócili, nie ma żaden honor, tylko żeby już wracali, no, ile tam wyzwisk, jacy ci ludzie są, no, nie jakby nie rozumieją po pierwsze żartu pewnego, no, ironizowania, to może i ja nie jestem, no właśnie. Otworzyłem no. sobie tego tweeta, to jest tak, jeśli... Nie ma już żadnych szans na dalszy awans, to jaki jest sens, by zostawać na Mundialu dłużej? Obowiązku chyba nie ma. Mecz z Japonią ma być walką o honor.
Jaki? Czyj honor? Honor to byłby szybki powrót, jakieś wspólne, przepraszam, i zwrot kosztów. No z tym, że no mecz z Japonią, no trzeba zagrać, no nie wypadało, bo Japończykom zrobić przecież, takiego frontu. Ale ja tutaj żartuję, no to chyba, przecież nikt tego poważnie nie bierze, tylko pokazało stan moich i mojej niesympatii specjalnej, no i takiego żalu. Natomiast tu ja tego nie rozumiem, gdzieś fakt, jakieś odnoszą się, naprawdę, no jestem zdumiona, no nie może stara baba napisać, przecież ja nie jestem fachowcem, nie jestem, nie mogę powiedzieć, no, jakim to... prawem pani się tam wypowiada, no takim prawem jak każdy coś dorzucił od siebie, no. Nie, no pewnie, no poza tym, no, piłka nożna jest rzeczą publiczną, prawda, gra się dla publiczności, więc każdy się może wypowiedzieć. No każdy się może wypowiedzieć. Poza tym, jak się okazuje, ci nasi fachowcy to są do luftu, no bo ci nasi fachowcy cały czas nas utrzymywali w przekonaniu, zresztą ja sam też byłem przekonany, że nasza drużyna to nawet i Mistrzostwo Świata może zdobyć. Ale no, ja już myślałam, że już tylko im przyślą do Polski i ten, my już tam w ogóle nie będziemy jeździć, no. A tu się okazało, że wszystko pięknie, helikoptery, torby, żel na głowę, torebki pierwszej, drugiej generacji, futrzane kołnierzyki, wszystko pięknie. I naprawdę oni ludzi wprowadzili, być może nie powinni byli tak być pewni i media nie powinny tak pompować i przygotowali nas, no, po prostu na niesłychaną wygraną i szturm od razu po mistrzostwo, no. No i okazało się, że nie, no media, ale tak, no. My lubimy, tak. To bym się tak nie zgadzał, bo jednak no to gwiazdorstwo w tym sporcie istnieje. Mnie to się podoba, że są eleganckie, no dobrze, garnitura, że są wyżerowani. No nie, to nie przeszkadza. No nie będzie gwiazdorstwo, ale doprowadzili do tego, że ludzie są ciężko zawiedzeni. No tylko, no, no tylko niech potrafią grać, no, no bo tu, no się, właśnie, tu, no, się o to nie opiera. Nie będą, no, gwiazdy, tylko żeby to za tym szły gole. No. Ronaldo, owszem, też jest, nie wie, a wie pani, dlaczego Ronaldo nie jest wytatuowany? Bo on jako jeden z nielicznych nie jest wytatuowany. Zresztą, nawet nie zwróciła uwagi. No. No nie jest, bo on jest dawcą krwi. Tak? I by to przeszkadzało podobno, no, być udawcą krwi. Także, a poza tym, no, Ronaldo bierze 400 tysięcy euro za wpis na Twitterze. Pani ile bierze? Ja nic nie biorę. A, no, ja też nie. To właśnie. Ja nie bardzo umiem wpisywać, ciągle bierze, jakieś błędy robię. Ja też to błędy. Nie, a na Twitterze nie można poprawić, mnie to irytuje. Czasem muszę skasować tego tweeta. Natomiast chociaż parę osób tam się podpisało albo coś, no, jest mi troszkę głupio, no, ale czasem muszę to zrobić. Natomiast no, Ronaldo bierze 400 tysięcy za wpis taki, no oczywiście reklamowy, że tam jakiś zegarek zareklamuje coś, no ale jakoś. Nikogo to nie oburza, no bo rzeczywiście on na to zasługuje, no strzelił 4 bramki, z tego jedną piękną z wolnego i muszę przyznać, że ja ten mundial, bo w tych mundialu w życiu trochę obejrzałem, no bo już też już mam swoje latka, natomiast ten mundial jakoś tak chłonąłem z ogromną przyjemnością, naprawdę uważam, że Rosjanie go tak, dobrze zorganizowali, tak jest, tak, że to te mecze były takie, dopóki nie przyszły mecze Polaków, no. Naprawdę. I naprawdę o to mam żal, że popsuli mi oglądanie całej imprezy, bo gdyby przegrali, gdyby nie wyszli z grupy, ja nie miałbym o to pretensji, bo tak jak mówię, no różne... Piłka jest okrąga, jak mówił trener Górski, no, oczywiście, a bramki są dwie. No, oczywiście. I nawet nie żal, nawet ci piłkarze, to też nie jest tak, no to ci piłkarze też powinni zrozumieć, że jesteśmy bardzo rozczarowani, Polacy muszą sobie ulżyć. Ja widzę po tych wpisach, no to tak zastępczo, wszystkim po kolei, kto ma inne zdanie, przykłada się i jest im ich żal, bo no, gdybyśmy teraz weszli w ich pozycję, no to na pewno, no, ich głupio, dobrze wiedzą, że ich tu krzywda nie spotka, na pewno tam otrzymają, no, ale żal mi ich, bo byłoby mi bardzo głupio przyjeżdżać, nikt nie wita, kwiatów nie ma. No, pani Krystyna Janda na pewno tam będzie, zapomniałam. No, koszek kwiatów, to one jak najbardziej, no, ale też mi ich żal jest, no na pewno się fatalnie czują i nie wiem, czy oni bezpośrednio do Polski wrócą, czy najpierw na wakacje. Zawodowo też, no, na tym tracą, no bo Robert Lewandowski próbował się dostać do Realu Madryt, nawet zatrudnił takiego specjalnego nowego menedżera. No to już, to ja, no nie, tego ale, nie mówię. Ale ja słyszałam, bez kontekstu. No, ale to, taka handlowa głowa może akurat jest tutaj bardzo potrzebna do takich interesów. A to myśli pan, że to już jest, to już nieaktualne będzie? Nie wiem, ale może myślę, że, ale myślę, decyzję, że to jednak, no, ta postawa, no z drugiej strony też ciężko mieć. Ale sam nie mógł przecież, no właśnie, że ciężko mieć też do Roberta Lewandowskiego. On kilka pretensje. Strzałów tam miał takich, no, nietrafionych albo odebranych, ale no nie, no, robi, w pierwszej połowie meczu z Kolumbią nie oddaliśmy ani jednego strzału na bramkę. No. To w ogóle to jest, nie, już nie, tak jak mówisz, drugą połowę się nie interesowałem, więc tych statystyk nie znam za bardzo, ale ci Kolumbijczycy dali 3 strzały, 3-0. No więc po prostu to aż troszeczkę, no, jest komediowa sytuacja. Natomiast no, no po prostu szkoda, no co to dużo mówić, no może ten mecz nie wyjść, może być lepszy, gorszy, ale jednak mimo wszystko ta piłka nożna i te Mistrzostwa Świata, no są jakimś takim turniejem
rzeczywiście, żeby każdy się pokazał. I wszystkie te zespoły, nawet zespoły, które no, odpadły pewnie Maroko, bardzo, bardzo ładnie wypadli. Mm-hmm. I tutaj Egipt też bardzo ładnie grał, Iran bardzo ładnie grali. No. I to jest zupełnie, zupełnie inaczej to się odbiera. Jaka była radość, jak jedną bramkę zdobyła drużyna z Panamy w meczu, który przegrała 6-1 z Anglikami. I tam trybuny, nie widziała pani tego? Nie. A, trybuny szalały, wszyscy się cieszyli, trener też się uśmiechnął Panamy, że jedną bramkę chociaż strzelili. No ale, ale wiadomo, że Panama no nie przyjeżdża tutaj wszystkich tam zostawić po kątach. Natomiast u nas było tak, że no wyjście z grupy no to obligatoryjne. Oczywiste było już. A potem ja zresztą też w tę drużynę wierzyłem. I nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co tam się stało. Zresztą z tym, że mam takie, taką swoją obserwację, nie wiem, czy trafną, że tam, ta pozycja Roberta Lewandowskiego w tej drużynie wydaje mi się, że jest od pewnego momentu troszeczkę taka dziwaczna, bo na przykład on zdobywa bramkę, to jest taka radość, ale nie jakaś taka radość jak przy innych, prawda? Przy innych zawodnikach, którzy zdobywają. Tak nie, widziałem, że ta drużyna tego podskakuje, tak ale się dlaczego, cieszą. Dlaczego? Nie wiem, no wie pani, no może też jest jakieś, no jakieś konflikty mogą być w zespole, no tego, tego nie wiemy, no. I tutaj trudno to jest powiedzieć, ale ja oczywiście nie chcę tu nakręcać jakiejś jasne takiej swojej mniemanologii za daleko posuniętej, ale coś mi się wydawało, że z tą atmosferą w tym zespole jest nie tak, tym bardziej, że no cały czas to zastanawianie się, czy trzema obrońcami, czy czterema obrońcami w jednym meczu tak, w następnym inaczej, no to, to troszkę wydaje mi się, że to jakieś tam błędy tego sztabu szkoleniowego i tego sztabu dowodzącego, no na pewno były, natomiast już to nie chcę tego też rozpatrywać, bo nie jesteśmy tu aż takimi fachowcami. Wiesz, ja to w ogóle ja tak samo, ja tak samo, no jestem tam amatorskim oglądaczem tych meczów od dawna, chociaż sportem się jak najbardziej interesuje i nawet tam czynnie. Teraz właśnie poszedłem na tenisa i ręką nie mogę ruszać, także no sport to zdrowie. Naprawdę. Natomiast no, natomiast no, no jest zwyczajnie żal, no jest zwyczajnie szkoda, no jest przegapionej szansy tego, że tak no... Tak szybko się skończyło, naprawdę, człowiek tak... Każdy w domu miał strefę kibica, no tak, zakaz tak wchodzenia, ja zawsze, zgromadzone ja, środki, ja nawet taki kiedyś żart powiedziałem, że kibice oglądają mecz przy kawie i ciasteczkach, no i to, i to gdzieś tam poszło, ja też oglądałem przy kawie i ciasteczkach. No i tyle, no więc tutaj proszę, proszę państwa, no trochę... Trochę ponarzekaliśmy, trochę poutyskiwaliśmy. A nie pan, bałby się pan, pan Boniek tu mówi, na kawę mnie zaprasza, mi się też to tak, że on chce mi tutaj zrugać mnie. Panią? No pewnie. Nie, no po już pierwsze się... tak, po pierwsze nie dałby rady. Bo pani, bo pani już mówię, pan już się boję teraz nie piłkarzy, się. No. Ale nie, jeżeli, panią, krzywdy... jeżeli pan Boniek panią zaprasza na kawę, to ja bym ale ja nawet nie mam zamiaru, ja się po prostu ich boję wszystkich. No. Dlaczego? A po takim wpisie drobnym, naprawdę, nie taka nawała, naprawdę. Ja, no, ja nawet nie wiem, jaka ta nawała, no zaraz zobaczymy, no, co tu pani... zobaczy pod tym, zobaczymy, pan jakie, zobaczy, były, co tam. Jakie były tutaj wpisy, ja pousuwałam te takie, w pierwszych to pousuwałam, bo to były po prostu brzydkie. Tak? No tak, to takich hejterków, takich hejterków to... To nie brakuje. Pani to chyba na piłce się nie zna, prawda? Jakiś tutaj pisze, oczywiście pan to się podpisuje tak, że nie wiadomo kto, bo to mi się zawsze podoba, ta odwaga anonimowa tak, w internecie. Tak, tak, to jest tak takie godne propagowania. Pani na piłce się zna, prawda? Choćby dlatego, że z naszej grupy o awans walczą nadal Kolumbia, Japonia i Senegal. Odpuszczenie meczu z Japonią i ucieczka do domu jest brakiem szacunku dla trzeciej nacji, nacji wyżej wymienionych. Proszę zająć się czymś, na czym się pani zna. No pani to odpisała, nie muszę się znać, by zabierać amatorski głos. I bardzo dobrze. Zabierać to już pani chce pieniądze. Nieraz najlepiej milczeć. No zdarzy się jakiś taki biedny człowiek, jak zawsze sobie nie, myślę, ale ja którego... powiedziałam, to niech pan milczy. No. No tak, no to niech pan milczy, oczywiście. No, ale to już, to przeczytam, co dalej napisano. Bezczelne babsko. Argumentum. No niestety, no, w tym takim niezaładnym momencie musimy włączyć reklamy.